Państwa, sprawozdanie z burmistrzem wykonania uchwał podjętych na sesji w dniu 31 stycznia. Uchwała nr 174 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu środowiska miejskiego. Uchwała została przekazana do wojewodowskiej. Uchwała nr 175 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Rachunkowej w Łodzi. Uchwała nr 176 Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Kamińsk i jej jednostkom podległym oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg. Uchwała została przekazana do wojewody łódzkiego. Uchwała 177 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Kamińskiej. Uchwała przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Uchwała nr 178 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zespół zamiejscowych w Piotrkowie. Uchwała 179 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkasu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, zespół zamiejscowy w Piotrkowie. Uchwała 180 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulicy Maszewskiego, Legionistów, Przeremskiego, Wieluńskiej, Zdzidowieckiego, Secemskiego, Kościuszki, Wieluńskiej, Wieluńskiej, Rejmonta oraz Słowackiego i Żołnierzy Września. Uchwała przekazana do wojewody łódzkiego. Uchwała 181 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla ochotniczej straży pożarnej w Kamińsku. Również uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała 182 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla ochotniczej straży pożarnej w Gorzędowie. Też uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej Piotrkowie. Uchwała 183 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników wydatkowych na terenie gminy Kamińsk. Uchwałę przekazano do wojewody łódzkiego. Uchwała nr 184 Rady Miejskiej w sprawie zasad użytkowania herbu gminy Kamińsk. Uchwałę przekazano do wojewody łódzkiego. To jest tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o uchwały. Czas, który był między ostatnią sesją a dzisiejszą, nie jest zbyt długi, więc tutaj tych działań burmistrza jakichś takich dużych nie było. Jak zwykle jest wiele spraw związanych z oświatą. Był ten okres ferii, w którym państwo słyszeli, cała masa różnych rzeczy się u nas w szkołach i nie tylko w szkołach, bo w domu ludowym przez cały tydzień były zajęcia po raz pierwszy dla dzieci. Cieszymy się sporą popularnością. Myśl zasady, że dzieci wolą chyba w ferie czy wakacje mieć kontakt, może już nie ze szkołą czy z nauczycielami, nawet jeżeli to jest w innej formie niż zajęcia lekcyjne, ale no, po prostu coś innego tutaj się działo. Okres też ten to był okres tych anomalii trochę pogodowych, czy tego ostrego ataku zimy, może tak to powiedzmy, gdzie wystąpiły duże spadki temperatur, przy małej ilości śniegu i pewnego rodzaju były zagrożenia. Zagrożenia polegały na tym, że mieliśmy również, czy były zagrożenia mogące spowodować zamarznięcia osób, wychłodzenia, bo takich osób w gminie mieszkających w trudnych warunkach, często trochę zaniedbanych mamy i tym osobom, te osobyśmy objechali, miejski MOPS objechał. Niektórzy mieli dostarczony węgiel jeszcze dodatkowo, było sprawdzenie niejako w jakich warunkach są, czy te warunki to są właściwe do tego, żeby przetrwać przez taki właśnie okres chłodów. Następną rzeczą to jest, proszę państwa, to co się później stało, mianowicie zamarznięcia niektórych przyłączy wodnych, czy odcinków rur, które dostarczają mieszkańcom naszych wodę. Taki sygnał dostałem 15 lutego po raz pierwszy. Poprosiłem pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza wodociągami, o informację, później informację pisemną. Taka informacja w dniu 15, w ten dzień, kiedy pierwszy sygnał do mnie dotarła. Z tej informacji wynikało, że dwie posesje w Gałkowicach Starych mają zamarznięte przyłącza wodociągowe oraz jest problem u dwóch rodzin na Kubach Ruszczyńskich, gdzie też
woda zamarzła. Od dnia 15 lutego ta woda jest dowożona do tych mieszkańców samochodem strażackim codziennie, z wyjątkiem niedzieli, ale mieszkańcy wiedzą, że jest to, że w niedzielę nie będzie dowozu, z tej wody sobie więcej gromadzą i w ten sposób ten okres, kiedy jest tej wody, że no powiem, problem z wodą, to w ten sposób to rozwiązujemy. Do dzisiaj wodę dowozimy i będziemy dowozić do momentu, kiedy zupełnie już będzie dobrze, kiedy odmazną wodociągi, myślę, że niebawem. I powiem tak, że w tej chwili do Gałkowic Starych, z informacji uzyskanych ode mnie, czy posiadanych od strażaków, którzy dowożą tą wodę, mamy 4 gospodarstwa, do których jest woda dowożona. Było 7 w maksymalnym okresie czasu. Czyli już część, no jest poprawa. Włodzimierz, jedna rodzina w tej chwili, były 2 rodziny. Danielów, jedna rodzina, były 3 rodziny. Na Podjeziorze jest jedna rodzina, która w ostatnim czasie, w ostatnich dniach ta woda przymarzła, już kiedy zrobiło się ciepło na zewnątrz. Na Kubach Gruszyńskich są 2 rodziny, ale tam wody nie dowodzimy, tam jest zbiornik 1000-litrowy, zatankowany, i te osoby z tego zbiornika korzystają. Jeżeli tej wody będzie ubywać, czy tam będzie brak, to straż uzupełni i tutaj tym sposobem sobie poradzi. Proszę Państwa, problem zamarzania przyłączy jest problemem, który wystąpił w tym roku. Myślę, że w poprzednich latach również. Z tego, co się orientowałem na spotkaniu z wójtami w innych gminach, podobne rzeczy się dzieją, zwłaszcza tam, gdzie są te przyłącza wypłycone, za nisko położone. I tutaj myślę, że po tej zimie w Białkowicach, przynajmniej starych, mamy sytuację taką, że przebudowujemy wodociąg. Tam przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej ten wodociąg był uszkadzany i jest w bardzo złym stanie, jest z rury azbestowej, więc tam przebudowujemy. Pierwsza część przebudowy była robiona w roku 2011, teraz drugą część chcemy zrobić w roku 2012. Są prace projektowe w tej chwili silnie zaawansowane, bo w części ten wodociąg mógł być przebudowany bez, po starym, że tak powiem, śladzie, natomiast teraz te dalsze gospodarstwa, które są z niego zasilane, to musi być nowy projekt. Myślę, że mieszkańcy, którym ta woda zamarzła, tutaj byśmy namawiali tych mieszkańców, żeby sobie przebudowali przyłącza może bezpośrednio już do tego nowego wodociągu i żeby była taka możliwość, żeby no nie, gospodarz od gospodarza nie korzystał z tej wody, czy gospodarstwo od gospodarstwa, bo w latach 70., jak te wodociągi były robione, były w różny sposób robione. Myślę, że tutaj też jest jakiś problem w tym, że może nie do końca były na właściwych głębokościach zakopane. Myślę, że też mieszkańcy sobie w międzyczasie przerabiali, dobudowywali budynki, dalsze jakby odcinki, dobudowywali tych przyłączy. I no, nikt chyba się nie liczył z tym, że może przyjść tak duży mróz w trakcie pogody zupełnie bezśnieżnej. I no, stało się to, co się stało. Ja mówię, wszyscy, którzy się zgłosili do nas, którzy chcą, żeby mi tą wodę dowieźć, mają dowożoną, będą mieli dowożoną do momentu, kiedy sytuacja będzie unormowana, kiedy woda popłynie, się odmrozi. Natomiast problem jest jeszcze taki, że obawiam się, że w najbliższych dniach, bo bym się pomylił, ale będzie masę problemów, gdzie rury będą odmarzać, ale okaże się, że są popękane i będzie masa awarii. I tutaj też mogą być sytuacje, gdzie będziemy musieli wyłączać wodę, żeby te awarie usunąć, w jakiś sposób zabezpieczyć. Już pierwsze takie sytuacje były bodajże 2 tygodnie temu w sobotę na Ostrze. Pękła rura, lała się woda na posesję jednego z mieszkańców, trzeba było wysłać ekipę. Niestety sytuacja była taka, że nie do końca mogliśmy ustalić, czy właściciel nie wiedział, gdzie jest zesuwa. I trzeba było najpierw wyłączyć wodę w części tej wioski, dopiero później wysłać koparkę, czy była wysłana koparka, szukała tej zasuwy i też spowodowało to pewnego rodzaju uciążliwość. Obawiam się, że ta uciążliwość będzie się powtarzać w najbliższych dniach. Mówię, jeżeli te mrozy ustąpią, a wszystko na to wskazuje, że prognozy są coraz lepsze, to ilość awarii będzie rosła. Znaczy awarii już są, one są niejakby uśpione mrozem, a w momencie, kiedy dojdzie do odmrożenia, to wtedy z tych rur będzie woda ciekła i ileś tych problemów będzie. I druga taka rzecz, którą chciałem Państwu tutaj przekazać, też mieliśmy 2 dni takich dosyć silnych opadów śniegu. Jeden dzień połączony z dosyć dużym wiatrem, gdzie zawiewało. Ekipa zakładu gospodarki pracowała
Do późnych godzin nocnych otrzymała, mimo że był wiatr, to takie polecenie mieli rodzice. I od godziny pół do czwartej rano już też zestawy, cztery zestawy do odśnieżania, posypywania wyruszyły w teren, także do południa mieliśmy sytuację w pełni opanowaną. No jest jedyna taka uciążliwość, że nie wszędzie możemy dotrzeć w pierwszej kolejności. Nie wszędzie, nie każda droga może być odśnieżona powiedzmy o 4 rano czy o 5, bo no, ilość sprzętu, mimo że przybył nam jeden zestaw nowy, sprawny i bardzo dobry, co okazało się, że bardzo okazał się potrzebny, czyli ten nowy ciągnik z pługiem i piaskarka, to i tak zajmuje to nam, tak jak Zakład Gospodarki mówi, przy takim ataku zimy, około 5 godzin, żeby opanować całą gminę. Przedtem było około 8 godzin. Także tutaj, proszę Państwa, jest to sytuacja taka, że no, były utrudnienia, przepraszam, ale myślę, że nie było źle. Porównując to na przykład z miastem Radomskiem, to myślę, że nawet wypadliśmy troszkę lepiej. Również chcę taką tutaj sugestię czy uwagę Państwu powiedzieć, że czasami jest tak, że coś kosztem czegoś, jeżeli na przykład jechały pługi i zgarniały śnieg, to zgarniały na pobocza. Czasami mieszkańcy odgarniali z chodników, a za godzinę czy za ile jechał pługi, to ten śnieg częściowo chociaż wyrzucił w drugą stronę. Inaczej się nie da zrobić. Również jeżeli chodzi o przystanki dla dzieci, w niektórych miejscowościach pług jak jechał, to po prostu wrzucił skarpę śniegu i pojechał dalej. I tu gdzie mogliśmy, to wysłaliśmy ekipę, żeby to, czy ten pług, żeby to trochę odśnieżyć. Prośba na przyszłość, żeby Państwo nam w miarę szybko zgłaszali takie sytuacje, no bo wtedy możemy szybciej zadziałać. Ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli ten pług zatrzyma się, nie wiem, 10-15 minut przy odśnieżaniu przystanku, to 15 czy 10 minut drogi nie odśnieża i też dotrze później. Także myślę, że tutaj dobrym rozwiązaniem chyba jest odśnieżenie głównych dróg w pierwszej kolejności, a później ta kosmetyka już na przystankach, przejściach, to już jest rzecz, którą się robi nieco później, już w tych godzinach nie pierwszych chyba ze śniegami, tylko później. To tyle. Dziękuję bardzo, otwieram debatę nad tym punktem. Czy są jakieś głosy? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Królewski. Panie burmistrzu, dowoził pan wodę mieszkańcom Gałkowi Starych. Do jakich celów pan tę wodę dowoził? Tylko do celów, bo woda tak zwana przemysłowa, nie do celów, nie do picia. A wodę do picia? Mieszkańcy pożyczali, uzyskiwali od sąsiadów, którzy mieli tą wodę, bo nie było tak, żeby cała wioska nie miała, bo poszczególne gospodarstwa nie miały. Mówię, maksymalnie z tego, co straż mi mówi, przy dowożeniu wody było to 7 gospodarstw, które tej wody nie miały. A czy pan wie, że to na barkach gminy spoczywa dostarczenie mieszkańcom wody pitnej i zrobił pan unik w tym celu? Panie radny, jeżeli by zamarzł główny wodociąg, to na pewno tak. Natomiast jeżeli są to przyłącza, które zamarzają, to już chyba trochę jest inna sytuacja. Ja ubolewam na tym, że tak się stało i chcemy to jak najbardziej wyeliminować na przyszłość. Chcemy niektórym osobom może zaproponować przełączenie się do wodociągów w innym miejscu, żeby nie było tych sieci takich wypłyconych, czy jakichś tam bardzo rozbudowanych po prywatnych podwórkach, bo tam wkroczyć za bardzo nie możemy. Nawet z odcięciem wody jest problem, bo też trzeba zakręcić wodę dla iluś gospodarstw, a nie dla jednego, jeżeli jest awaria u jednej osoby. Także tutaj to tak wygląda. Natomiast co do mówię, dostarczania wody, to uważam, że nie powinno być większych problemów. Były godziny ustalane, kiedy ten przyjeżdża straż i tę wodę dostarcza i myślę, że mimo całej uciążliwości to nigdy nie było problemu z dostarczeniem tej wody. Przypomnę jeszcze tak, że czasami trzeba było najpierw puścić pług, żeby odśnieżył drogę, żeby ten samochód mógł w jakiś tam sposób dotrzeć, a dopiero później wyjechać z wodą. Zwłaszcza w ciągu tych 2 dni, które no, była tak zimna, bo to wtedy było najgorsze. Panie burmistrzu, jednak problemy były, ponieważ prawie jest 4 tydzień braku wody w Gałkowicach Starych. Pan nie dostarczył jednej kropli wody do picia tymże mieszkańcom. Także problem jest. Pan może mieć. Dlaczego nie bagatelizować? Ja nie bagatelizuję, panie radny. Teraz następne pytanie mam do pana. Są głosy od mieszkańców, że w początkowym okresie braku wody nie chciał pan i nie odbierał pan telefonu od mieszkańców. Proszę się do tego ustosunkować. Myślę, że jest to nieprawdą. Odbieram telefony, ale proszę państwa, dzisiaj też w tej chwili jakiś tam telefon był i ktoś też powie, że burmistrz nie odbiera telefonu, no bo jestem na sesji i jak był pilny telefon, to w trakcie wyszedłem, zadzwoniłem, natomiast tak w ten sposób nie odbieram. Mieszkańcy, jeżeli było dzwonione na telefon,